Zapomnijcie o błogim relaksie w spa, odprężających zabiegach i przyjemnym leniuchowaniu w gorącej solance. Czas na morderczy wysiłek, brodzenie w błocie po pas, niegościnne mokradła i najeżoną przeszkodami trasę ekstremalnego biegu przełajowego Exterminator w Uniejowie. Dla wszystkich uczestników wielki szacun. W Łowiczu nad Bzurą powstała miejska plaża. To jeden z projektów w ramach budżetu obywatelskiego. 2000 metrów kwadratowych pokrytych 30-centymetrową warstwą piasku. Jeśli chcesz mieć taką plażę w twojej miejscowości, możesz zgłosić pomysł w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Tym bardziej, że... Na prośbę mieszkańców Zarząd Województwa Łódzkiego o 2 tygodnie przedłużył termin składania wniosków do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Tegoroczne święto truskawki w Buczku powiat łaski znów z rozmachem. By świętować zbiory do liczącego ponad 5 tysięcy mieszkańców miasteczka, zjechało kilkanaście tysięcy ludzi z całego województwa. Na stadionie miejskim przy ulicy Piłsudskiego 138 odbył się finał futbolowej części Orlikowej Ligi Mistrzów. Odnieśliśmy wrażenie, że zaangażowanie woli walki mogliby naszym młodym talentom pozazdrościć niektórzy dorośli piłkarze. W Opocznie od niedawna działa scena plenerowa na tarasie Miejskiego Domu Kultury. Każdy, kto chciałby zaprezentować swoje umiejętności wokalne, instrumentalne lub recytatorskie, może wystąpić przed opoczyńską publicznością. Redakcja Flesza już zaczęła intensywnie trenować. Pałac Prymasowski w Skierniewicach, jedna z pereł architektonicznych regionu i jego największa turystyczna atrakcja, doczekała się renowacji. Artur Bagieński, wicemarszałek województwa łódzkiego, podpisał umowę na dotację na przygotowanie dokumentacji projektowej. Zapraszamy do zgłaszania propozycji do kolejnych wydań Flesza. Piszcie na adres flesz@łódzkie.pl.